Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Codziennika Biblijnego. Dzisiaj mamy już piątek, 17 marca 2023 roku. Hasła biblijne, które mają nam towarzyszyć w dniu dzisiejszym, wyjęte są jak zwykle z dwóch miejsc. I najpierw przeczytam z księgi proroka Jeremiasza tekst, a później będzie to tekst Ewangelii Łukasza. Posłuchajcie. Panie, czy Twoje oczy nie są nakierowane na prawdę? Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Mamy też myśl Augustyna z Hippony. Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach to wielka rzecz. Ale być wiernym w małych rzeczach to wielka rzecz. Moi drodzy, dzisiaj słyszymy w tych dwóch tekstach o prawdzie i o wierności w małych rzeczach. Jak te dwa tematy się łączą? Postaram się teraz krótko to wytłumaczyć. Zacznijmy od małych rzeczy, wierności w małych rzeczach. Myślę, że wielu z nas, składając chrześcijańskie świadectwo, często ma na myśli jakieś duże sprawy. Jeżeli ktoś jest na jakiejś misji, ktoś prowadzi jakieś duże projekty, to wtedy myślimy o kimś takim, no ten to jest szczególny, ma jakiś szczególny dar i tak dalej. Być może tak jest, ale przecież życie nie składa się tylko z dużych projektów, z dużych realizacji, z wielkich odkryć i życia, które jest życiem niestandardowym. Zazwyczaj żyjemy tu i teraz i zmagamy się właśnie z małymi sprawami. Ale co znaczy być wiernym w małych sprawach? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że zaniedbujemy odprowadzanie dziecka do szkoły. Jest to uciążliwe, codziennie musimy to robić, ale wyobraźmy sobie, że odprowadzamy to nasze dziecko do szkoły co drugi, co trzeci dzień, bo po prostu nam się nie chce, bo tak wyszło i tak dalej. Wiemy, że za chwilę będzie katastrofa. Albo mówimy dziecku, umyj zęby dwa razy dziennie, trzy, bo będziesz miał zepsute zęby. Myślę, że wiecie już, o jaki mechanizm mi chodzi. I przekładając to na przykład na nasze życie związane z pracą, służbą, to są właśnie te małe rzeczy, z pozoru małe rzeczy, jak codzienne dotrzymywanie słowa, wywiązywanie się wiernie ze swoich obowiązków i tak dalej, punktualność, moi kochani. Nie wyobrażam sobie Pana Jezusa, który umawia się z kimś na jakąś godzinę i mówi, a tam nie pójdę, bo mi się nie chce. Nie wyobrażam sobie Pana Jezusa, który zaniedbuje jakieś obowiązki, które polecił mu Jego Ojciec. Zastanówmy się zatem dzisiaj, czy my jako ludzie wierzący, mówiący o tym, że naśladujemy Jezusa Chrystusa, właśnie w tych małych rzeczach nie okazujemy się wiernymi. Jak to się ma do prawdy? Bardzo prosty mechanizm. Kiedy cały czas zawalamy, kiedy zawalanie, czyli niedotrzymywanie terminów, słowa i wszystkie inne sprawy stają się naszym stylem życia, to bardzo szybko do tego, by naginać prawdę. Kiedy staramy się ukryć ten nasz styl życia, te nasze niedociągnięcia, te małe sprawy, zaczynamy po prostu kłamać, zaczynamy naginać prawdę i w pewnym momencie orientujemy się, że nie jesteśmy już sobą, że wiele osób nie chce z nami spotykać się, współpracować, nie wiem, cokolwiek. I dlatego dzisiaj chciałbym, żebyśmy pochylili się nad tymi dwoma tekstami. Dzisiaj mówię także do siebie. Czy czasem myśląc o wielkich rzeczach, o świadectwie, jakie składamy, mówimy, że
jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy czasem w tych małych rzeczach, które są podstawowymi rzeczami, po prostu nie zasmucamy Pana Jezusa Chrystusa i środowiska, w którym znajdujemy się w naszym codziennym dniu. Życzę Wam i sobie, byśmy umieli znaleźć w sobie te miejsca, gdzie uchybiamy, byśmy umieli pracować nad sobą, byśmy mogli wreszcie żyć w zgodzie z prawdą Bożą i być tymi, którzy są wierni w małych sprawach. A Pan Bóg poleci nam na pewno wielkie zadania. Życzę wszystkim dobrego dnia i Bożego błogosławieństwa. Pozdrawiam serdecznie z parafii w Gliwicach. Zostańcie z Bogiem.